Witamy podczas 6 Mistrzostw Polski Nogi w Luboniu. Mariusza Linkę, witam serdecznie. Witam, witam bardzo. Chciałam się spytać, co Ciebie sprowadza tutaj na zawody? Sprowadzają mnie moi zawodnicy i moje dzieciaki, które dzisiaj walczą, także z miłą chęcią im kibicuję i wszystkim swoim zawodnikom. Jak w takim razie poszło Twoim dzieciakom i Twoim podopiecznym dotychczas? Najważniejsze, że naprawdę fajnie, dają fajne walki, walczą do końca. Wynik nie jest najważniejszy, chociaż wyniki też są, bo zarówno syn, jak i córka zdobyli medale, także jestem szczęśliwy. To gratulujemy, to powiedzmy w takim razie, czy bardziej się stresujesz występami swoich dzieci niż swoimi? Zdecydowanie, naprawdę. Żadną walką tak się nigdy nie stresowałem, jak walkami swoich dzieciaków. Wolę chyba walczyć w MMA niż oglądać, jak moje dzieciaki walczą w dziedzicy. Ale to jest fajne, bo emocje na naprawdę straszne, ale pozytywne emocje. Rozumiem, a w takim razie gratulujemy oczywiście medali podczas Mistrzostw Europy w Lizbonie. Jakbyś miał podsumować swój występ, jakie są w ogóle, ogólnie Twoje wrażenia z tego wyjazdu? Tak naprawdę troszeczkę jestem niezadowolony, nawet nie ze swoich startów, tylko z rezultatu. Uważam, że walkę finałową wygrałem. Mój przeciwnik praktycznie nie zrobił nic, wciągnął mnie w gardę i zapiął gardę i tak naprawdę przez 5 minut nie robił nic, on nawet nie próbował mnie, nawet nie udawał, że coś robi, że coś dusi. Robiłem wszystko, co mogłem, nawet podpuszczałem go, żeby mnie przetoczył, nie chciał zrobić absolutnie nic. 0-0, on był kolegą sędziego i jeszcze dodatkowo jego trener. Widzę, że Steve'a stał przy tablicach i tylko pokazał, na kto ma wygrać. Paranoja nie przegrała, no ale trzeba się pogodzić. Oczywiście, że tak. Chciałam się zapytać o Twój sekret. Jak to jest, że przez tyle lat startujesz na tak wysokim poziomie? Czy masz porady dla swoich młodszych kolegów? Co robić, żeby być tak dobrym i startować, nie tracić motywacji? Jestem pracusiem, bo na pewno, no, naprawdę szczerze, w ogóle nie jestem żadnym talentem. Praktycznie od 1 września będę obchodził 40 lat na macie i przez te 40 lat, przez pierwsze 3-4 lata trenowałem 3 razy w tygodniu, później jak tylko przyszedłem do grupy juniorsko-seniorsko, mimo że byłem dużo młodszy, ale już trener mnie zabrał wtedy do tej grupy, trenuję codziennie i to się nigdy nie zmieniło. Lubię trenować, jest to moja pasja, jest to moje życie, nie wyobrażam sobie siebie poza matą i to jest sukces. W takim razie jakie są Twoje plany na kolejne starty? Zacząłem się szykować do Mistrzostw Świata Naga, na których co roku startuję w Newarku, to jest praktycznie można powiedzieć w Nowym Jorku. I tu mój apel, jeżeli ktoś chciałby mi pomóc w wyjeździe, bardzo, bardzo proszę. O jakieś, chodzi mi o pomoc finansową. Poproszę. No w takim razie pamiętajcie, jak chcecie pomagać i wysłać naszego najlepszego zawodnika na Mistrzostwa Świata, pomagajcie. Czy chciałbyś może komuś podziękować, może sponsorom, może kogoś pozdrowić? Chciałbym podziękować sponsorom swoim, Extreme Hobby, którzy naprawdę dbają mnie bardzo, bardzo mocno, dają mi sprzęt i w inny sposób mnie wspomagają. MMA Store.pl, który zaopatruje mnie w kimona tatami. A także chciałbym podziękować firmie Dual Life, która zaopatruje mnie w naturalne odżywki, które pomagają mi likwidować moje stany bólowe. No to w takim razie dziękujemy za wywiad, trzymamy kciuki za przyszłe starty i powodzenia. Dziękuję bardzo, postaram się dać siebie wszystko, żeby to brazylijskie ludzice w polskim wykonaniu było rozpoznawane na świecie. Dziękuję. Dzięki bardzo.